36 600 400. Przyjmujemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maria. Halo? No szczęść Boże, Jacek z Michorzewa się kłania. Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu ja tu widzę, szanowni panowie posłowie i pani poseł i ojcze drogi, małą hipokryzję, bo niestety, ale przynajmniej z tego, co w telewizji polskiej było puszczone za pana prezesa Jana Dworaka, to można było dowiedzieć się bardzo takich, no powiem krótko, niesporzonych rzeczy, że ojciec Rydzyk ma Maybacha, ojciec Rydzyk ma łódź podwodną, ojciec Rydzyk ma helikopter, ojciec Rydzyk ma to, tamto. A teraz się okazuje, że nie ma pieniędzy. Teraz ci sami panowie, w Krajowej Radzie mówią, że nie ma pieniędzy. Zastanawiam. Panie Jacku, dziękuję serdecznie za tę refleksję. Pozdrawiam. Bardzo ważny wątek, myślę, z jednej strony. Mianowicie media publiczne, utrzymywane za publiczne pieniądze, z abonamentu, tak naprawdę często nie wypełniają swojej misji publicznej. I często także, o czym wspominała była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pani poseł Elżbieta Kruk, mówiła, że to właśnie to medium, jakim jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, stała się nośnikiem misji publicznej, o której media publiczne dzisiaj w Polsce często zapominają. No i chyba za to nie ma mieć miejsca na multipleksie cyfrowym. Pan poseł Andrzej Dąbrowski. Jeszcze jedno zdanie. No, abonament to jedno, ale my wszyscy tworzymy i pensję dla pana Dworaka i telewizję, bo przecież płacimy podatki. A nasze prawa są w sposób bardzo brutalny łamane. I nie wiem, to jest naprawdę, jeżeli to platformie się uda, to będzie kolejny dowód, no straszny dla naszej ojczyzny, że u nas prawo tworzy się po prostu, jak już mieliśmy na stacjach benzynowych, na cmentarzach, tak jak było przy aferze hazardowej, to tutaj pewnie w ten sam sposób jest to załatwiane, bo nie ma żadnej transparentności, a wszystkie fakty, liczby, wyliczenia mówią jasno. Fundacji Lux Veritatis i Telewizji Trwam ten multipleks się należy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji robi zupełnie co innego i jeżeli nie zostaną wyciągnięte konsekwencje albo nie uda nam się tego przeforsować, to naprawdę będzie to bardzo źle wróżyło tej resztką demokracji, której mamy u nas w Polsce. Pan poseł Andrzej Jaworski, kolejny telefon. To jest też jeszcze jeden bardzo ważny element finansowy, o którym mówił nasz słuchacz. Otóż zapominamy o tym, że poprzedni prezes telewizji publicznej zostawił wypracowany zysk netto w kasie w 2010 roku w wysokości około 8 milionów złotych. W momencie, kiedy nie mógł nic sprzedawać, kiedy nie mógł prowadzić żadnej działalności dodatkowej. Nowy prezes wybrany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i przez Radę Nadzorczą, która została powołana przez tych ludzi, doprowadził w ciągu roku przy możliwości sprzedaży majątku telewizji publicznej, telewizji polskiej, do zadłużenia na koniec roku na ponad 60 milionów złotych. Więc tak naprawdę ja oczekiwałbym od przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby tym tematem się też zajęła, jak to się stało, że telewizja publiczna, która ma dużą oglądalność, która ma olbrzymią liczbę reklam, jest zarządzana także przez niego w taki sposób, pośredni, że wypracowuje tak olbrzymią stratę, na którą my wszyscy obywatele będziemy musieli się teraz składać. Dziękuję serdecznie. Przyjmuję kolejny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo? Szczęść Boże, dobry wieczór, Jerzy z Kutna. Witam Panie Jerzy, bardzo proszę. Ja chciałbym dwie sprawy poruszyć, to znaczy państwa posłów sprawą jest wystąpić do Trybunału Stanu, do Trybunału Konstytucyjnego, do Najwyższej Izby Kontroli, to chyba najważniejsza instytucja z tego, co doszedłem do wniosku po wysłuchaniu audycji z panem Januszem Wojciechowskim ostatniej. A my, słuchacze i telewizowie, no cóż, ja postanowiłem w tym roku skorzystać z rady premiera, no wiadomo o kogo chodzi, który 5 lat temu nawoływał do tego, żeby nie płacić abonamentu za radio i telewizję. Teraz oglądam i słucham w publicznym radiu i telewizji głupawe reklamy, ale nie jest podane, kto
zaczął ten temat. I w związku z tym ja co roku mniejsza o to, jakie kwoty. Tyle, na ile mnie stać. Płaciłem Radio Maryja, a teraz dopóki nie będzie w multipleksie Radia Maryja i telewizji Trwam, będę te pieniądze, które przeznaczałem na publiczną telewizję i radio, przeznaczał na Fundację Lux Veritatis. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten głos, panie Jerzy. Protesty. Wspominaliśmy o protestach, różnego rodzaju akcje związane z podpisami w związku z różnymi sprawami, które się dzieją, powodują także często w naszym społeczeństwie zniechęcenie. Czy jeszcze warto? Czy jeszcze warto składać kolejne podpisy? Ale chyba, drodzy Państwo, warto, dlatego że jest to odzew społeczny, który pokazuje odpowiednim organom państwa, że jeszcze społeczeństwo w tym państwie cokolwiek kontroluje i orientuje się i także patrzy na ręce rządzących. Bo może by było tak, że gdyby tych akcji protestacyjnych nie było, nie byłoby tych ogromnych liczby protestów, które są wysyłane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to może rzeczywiście obecny obóz rządzący uczyniłby już dwa kroki do przodu. Proszę w takiej sytuacji to tym bardziej warto angażować się w tego typu działania, bo rząd Donalda Tuska kpi z polskiego parlamentaryzmu i z polskiej demokracji. Tak naprawdę teraz jedyne oparcie to jest w społeczeństwie, w narodzie, że się nie podporządkuje, że będzie protestował. Wrócę na sekundkę, dlaczego trzeba skierować wniosek do Trybunału Stanu na wszystkich członków Krajowej Rady, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Bo dlaczego mamy tylko skupić się na panu Dworaku, na przewodniczącym Krajowej Rady, a na przykład zapomnieć o Krzysztofie Lufcie, który to przecież on mówił, że no to, że telewizja Trwam nie dostała miejsca na multipleksie, to tak naprawdę nic się nie zmieni, tak? Ludzie nadal będą mieli do tego dostęp. Jak można pozwolić na kłamstwo, na usankcjonowanie kłamstwa z ust funkcjonariusza publicznego? Dlatego my powinniśmy podejmować wszelkiego rodzaju działania, żeby po pierwsze uzyskać miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, a tym samym zadbać o to, żeby wszystkie podmioty były traktowane równo, żeby demokracja w Polsce nie była łamana, bo tutaj mówimy o jednym przypadku, o przypadku zamachu na wolność mediów, na wolność słowa, ale myślę, że w dalszej części programu porozmawiamy również na temat na przykład przypadku, który miał nie tak dawno miejsce, zamachu na wolność zrzeszania się, czy na wolność manifestowania. 11 listopada, Marsz Niepodległości. To wszystko pokazuje, że my jako teraz, jako opozycja, ale Polacy prawicowi, narodowi, nie powinni milczeć. Powinni się jednoczyć, konsolidować i działać. I za te głosy wszystkim Polakom bardzo serdecznie dziękujemy. Każdy jest na wagę złota. Pan poseł Patryk Jaki, przepraszam. Tak, no pani poseł i szanowni państwo, najważniejsze jest to, aby wniosek o Trybunał Stanu, o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skonstruować jak najszybciej i aby jak najszybciej rozpocząć jego procedowanie, aby zdążyć jeszcze przed ostatecznymi decyzjami, które mam nadzieję będziemy w stanie wstrzymać. I wniosek Solidarnej Polski o postawienie przed Trybunał Stanu pana Jana Dworaka już jest od tygodnia i gdyby Prawo i Sprawiedliwość go podpisało, to już być może dzisiaj by Jan Dworak odpowiadał przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ale to już tak notabene. Nasz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro już skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, do Rzecznika Praw Obywatelskich 2 tygodnie temu w sprawie telewizji Trwam. Czekamy na odpowiedź tych instytucji. Są one dla nas niezwykle istotne. I teraz chciałbym jeszcze podzielić się z Państwem jedną taką refleksją. To znaczy, proszę zobaczyć, w tej chwili w Polsce odbywa się debata publiczna i proszę zobaczyć, czym jakie są najważniejsze tematy dla poszczególnych środowisk. Otóż tak, Donald Tusk zajmuje się w tej chwili inwigilacją obywateli w internecie. Janusz Palikot zajmuje się legalizacją marihuany, a my tutaj w tym studiu dyskutujemy o tym, w jaki sposób wzmocnić debatę publiczną, wzmocnić polską demokrację. To, co robi ojciec Tadeusz Rydzyk i cała rodzina Radia Maryja, to jest coś wspaniałego. I to, co odczytał przed chwilą ojciec, że tak naprawdę dzisiaj Radio Maryja i Telewizja Trwam wypełnia tą misję publiczną, to jest prawda. To jest dzisiaj niemalże jak aksjomat. I dlatego Donald Tusk i cała ekipa Platformy Obywatelskiej próbują wykluczyć Telewizję Trwam i Radio Maryja z debaty publicznej. Kiedy w 2013 roku kablówki odejdą już w niepamięć, to nie będzie Telewizji Trwam, ma nie być już Telewizji Trwam i na kablówkach, i ma nie być Telewizji Trwam również na telewizji cyfrowej. Oto tak naprawdę chodzi Donaldowi Tuskowi. I jeszcze ojciec zadał pytanie, czy potrzebne są protesty.
Oczywiście, że potrzebne są protesty, bo najgorsze jest milczenie, kiedy dzieje się zło. I my musimy być może rozważyć zwiększenie częstotliwości różnego rodzaju protestów, aby Donald Tusk widział, że to jego postępowanie, to dyskryminowanie katolików, dyskryminowanie telewizji Trwam nie ujdzie mu na sucho. Jak będzie trzeba, to będziemy wnioski do Najwyższej Izby Kontroli, do Trybunału Stanu, razem ze Zbigniewem Ziobrą i całym klubem parlamentarnym, mam nadzieję, że również Prawa i Sprawiedliwości, ponawiać niemalże co tydzień. Będziemy organizować konferencje prasowe codziennie. Nawet jeżeli skuteczność tych działań będzie nieduża, to nie pozwolimy na to, aby Polacy się o tym nie dowiedzieli. Tylko w przypadku, jedno słowo uzupełnienia, gdyby była taka możliwość, że Najwyższa Izba Kontroli jako sam organ by podjął decyzję o kontroli, ewentualnie na wniosek posła czy grupy posłów, to by nie było problemu. Problemem jest takim, że badanie całego procesu koncesyjnego, żeby Najwyższa Izba Kontroli mogła tym się zająć, wymagane jest uchwała Sejmu. Bez skierowania przez Sejm danej sprawy, Najwyższa Izba Kontroli nie jest władna tego zrobić. Oczywiście, że jest władna, może się nie tym jest zająć. Władna tego może zrobić. Może, panie pośle, Najwyższa Izba Kontroli bada gospodarność finansami, a nie bada proces koncesyjny. Żeby wejść w szczegółowy zakres kontroli, musi w tym mieć podparcie wniosek Sejmu. Dlatego dążymy, żeby taki wniosek przeszedł. Odbierzmy, panie pośle, kolejny telefon, bo nasz widz albo słuchacz oczekuje już trochę. Bardzo proszę, halo? Szczęść Boże, Tomczak z Niemiec dzwoni. Jak pan na imię? Witold Tomczak. Witam, panie Witoldzie, bardzo proszę. Mnie to tak bardzo interesuje. Witam gości szanownych. Witamy. Jeśli to wszystko zawiedzie, bo takie co jak się tutaj słyszy, to i nawet i z konstytucją robi się co chce. Jeśli to wszystko zawiedzie, czy jest jakaś szansa do odwołania się do na przykład do Trybunału Unii Europejskiej, czy gdzieś dalej? Dziękujemy serdecznie, panie Witoldzie, za to pytanie. Pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.